Dobry wieczór, witam Jeszcze Państwa. chwileczkę, jeszcze chwileczkę. Powiem Pan 3, 2, 1. Tak. Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Andrzej Fabianowski, a witam Państwa także w imieniu profesora Bartosza Korzeniewskiego, szefa Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych. Niestety profesor Korzeniewski nie mógł dzisiaj być z nami tutaj osobiście i dlatego prosił mnie, żebym w jego imieniu pełnił honory domu i w jego imieniu też zaprosił na następny wykład, także mój wykład o romantyzmie, który poświęcony będzie źródłom romantyzmu, bo to dzisiejsze spotkanie inicjuje cykl czterech wykładów romantycznych, a także, żebym Państwa zaprosił i gorąco zachęcił do udziału w koncercie fortepianowym w recitalu Jana Jakuba Zielińskiego, polsko-francuskiego pianisty wirtuoza, który 13 listopada o godzinie 16 w Pałacu w Nieborowie grać będzie utwory Fryderyka Chopina, Ferenca Lista, Claude'a Debussy'ego i Isaaca Albeniza. Gorąco zapraszam. A teraz przejdźmy już do kamieni milowych twórczości Adama Mickiewicza. Być może porywam się z motyką na słońce, dlatego że chcę w ciągu jednego spotkania opowiedzieć o najważniejszych cechach twórczości Mickiewicza. Metafora kamieni milowych potrzebna mi jest dlatego, żeby pokazać i podkreślić, że nie będę się starał mówić wszystkiego o Mickiewiczu, tylko będę starał się mówić o takich punktach, które z jednej strony wyznaczały etapy jego twórczości i życia, a z drugiej strony, kiedy my czytamy teksty Mickiewicza, to każdy z nas jakby tworzy sobie samodzielnie własny, indywidualny projekt o nazwie Mickiewicz. Projekt lekturowy, a jak wiadomo, w zarządzaniu projektami najważniejsze są kamienie milowe, a więc etapy realizacji danego projektu. Początek. Mickiewicz w Wilnie. Tutaj kształtuje się jego warsztat poetycki i tutaj powstają pierwsze wiersze, wiersze filomackie. Debiut Mickiewicza ma miejsce w roku 1818, kiedy poeta jest jeszcze studentem. Nosi tytuł Zima miejska i jest to taki rokokowy, można powiedzieć, najeżony peryfrazami wiersz o przyjemnościach spędzania okresu karnawałowego, okresu zimowego w mieście. Najbardziej znanym fragmentem tego wiersza jest taka strofa, która opowiada o dwóch młodzieńcach, z których pierwszy młodzieniec nazywa się ten, a drugi nazywa się drugi. I teraz co ci młodzieńcy robią przed zabawą karnawałową? Ten w lśniący kryształ włożywszy oblicze wschodnim balsamem złoty kędzior pieści, drugi stambulskie oddycha gorycze, lub pije z chińskich ziół ciągnione treści. Co z tego rozumiemy? Oczywiście nic. Dlatego, że młody poeta, młodziutki poeta, 19-letni, starał się tutaj nas zaszokować maestrią, wirtuozerią swojego warsztatu poetyckiego. Więc zamiast napisać lustro, napisał lśniący kryształ. Zamiast napisać przeglądał się, włożył oblicze. Zamiast napisać pomada do układania włosów, pisze wschodni balsam. Zamiast napisać blond włosy, pisze o złotych kędziorach. A drugi
pali fajkę, stambulskie oddycha gorycze, lub pije herbatę. Ale po co tak po prostu napisać pije herbatę? Lepiej napisać z chińskich ziół ciągnione treści. Czyli młody Mickiewicz, widzimy, to był poeta, który chciał popisać się przede wszystkim swoją umiejętnością skomplikowania języka potocznego. Swoją umiejętnością mówienia nie wprost o rzeczach, które są w zasadzie zupełnie proste. 3 lata później, kiedy Mickiewicz już mieszkał w Kownie, napisał dla swoich przyjaciół okazjonalny wierszyk pod tytułem Toasty. I tutaj mam pewien problem, ponieważ nie widzę tekstu, jest on zasłonięty, ale widzimy zakończenie tej strofy. Z lejdejskiej palniem butelki wiwat elektryczność. Czyli widzimy, że daleko tu jest jeszcze do poety romantycznego, daleko tu jest jeszcze do takiej postawy, powiedzmy, sławiącej uczucie, sławiącej intuicję, sławiącej jakieś iluminacje, jakieś poznania iluminacyjne, prawda? Tutaj ważniejsza jest wiedza, nauka i możliwości poznania świata. Z okresu filomackiego pochodzi także najbardziej sławny wiersz młodego Mickiewicza, Oda do młodości. I to wielkie hasło, razem młodzi przyjaciele. Proszę zobaczyć, nie ma tutaj romantycznego indywidualizmu. Chociaż na ogół wydaje się, że Oda do młodości jest tekstem romantycznym, to tak naprawdę realizuje ona ideały oświeceniowe. Przyjaźni, wiary w to, że świat można ulepszać, że można go przebudowywać, że można go doskonalić. Razem młodzi przyjaciele. To jest właśnie ideał oświeceniowy. I z tego błogostanu przyjacielskiego, z tego kręgu przyjacielskiego wyrywa Mickiewicza pierwsza wielka miłość. Miłość do siostry jednego z przyjaciół uniwersyteckich, Maryli Wereszczakówny, która wyszła za mąż za hrabiego Warzyńca Puttkamera. Co ciekawe, tam jakby znaczenie, rolę, wielkość tej miłości Mickiewicz sobie uświadamia dopiero kiedy Maryla została mężatką. Wcześniej w ogóle się nią nie interesował i wiązał się z zupełnie inną kobietą w Kownie, notabene też mężatką. Ale kiedy uświadomił sobie, jak ważną osobą dla niego jest Maryla, to dedykował jej część ballad i romansów, uczynił z niej główną bohaterkę tego cyklu, od którego datujemy polski romantyzm, a wspomnienie o ukochanej pojawia się we wszystkich 3 częściach Dziadów, a łącznie z niepublikowanym za życia Mickiewicza Dziadami Widowiskiem, we wszystkich 4 ogniwach Dziadów. Ale w 4. części Dziadów, w wydanym w 1823 roku arcypoemacie o nieszczęśliwej miłości, o dziejach Gustawa, chodzi nie tylko o zawiedzioną miłość, chodzi nie tylko o to oskarżenie, jakie Gustaw przed księdzem miota w kierunku kobiet, nazywając je puchem marnym. Chodzi bardziej o to, że przeżycie tego nieszczęścia, że dopełnienie własnego człowieczeństwa, które bez przeżycia miłości byłoby czymś niepełnym, byłoby czymś nieprawdziwym. Więc chodzi o to, że nieszczęśliwa miłość jest jakby najlepszą akademią życia, że właśnie nie wiedza, nie wspólnotowe, radosne jakieś przeżycia, ale indywidualne, samotne, tragiczne przeżywanie nieszczęśliwej miłości otwiera przed człowiekiem bramę tajemnicy świata.
dzięki temu, że Gustaw przeżył tę nieszczęśliwą miłość, a właściwie nie przeżył, bo odebrał sobie życie, tak jak Werther, bohater powieści Goethego, dzięki temu Gustawowi dane było wejście w świat duchów. Dzięki temu jakby świat otworzył bramy tych swoich tajemnic i ukazał, że to, co widzimy oczami, to, co słyszymy uszami, to, co poznajemy wszystkimi pozostałymi zmysłami, to jest tylko jakby pewien naskórek, pewna powierzchnia pokrywająca prawdziwy świat duchowy. Przynależność do tajnego związku filomatów, chociaż nie była to jakaś organizacja rewolucyjna, nie była to jakaś organizacja, która, nie wiem, na czele swojego programu kładła ideały niepodległościowe czy patriotyczne. To była organizacja samokształceniowa i naukowa przede wszystkim, ale była tajna, a więc podejrzana. Więc jeszcze raz, przynależność do tego, do tej organizacji spowodowała aresztowanie Mickiewicza, proces, a następnie zesłanie w głąb Rosji. I nie wnikając tutaj w szczegóły, powiem, że jednym z najprzyjemniejszych, a chyba najprzyjemniejszym etapem tego rosyjskiego zesłania była wędrówka po Półwyspie Krymskim. Krym, który od kilkudziesięciu lat dopiero należał do Rosji, zamieszkany jeszcze był wówczas przez Tatarów, i w cyklu sonetów krymskich Mickiewicz dokonuje po raz pierwszy autokreacji samego siebie jako pielgrzyma. Potem jeszcze wiele razy będzie wracał jakby do tej nazwy, określając swój los mianem pielgrzyma, oraz pokazuje jakby ciąg inicjacyjny. To znaczy wędrując po Krymie, ten turysta, pielgrzym, po pierwsze uświadamia sobie w konfrontacji z przebogatą, kolorową, radosną, śródziemnomorską przyrodą krymską, konfrontując z tą przyrodą jakby szarość, pewną zgrzebność, jakieś ubóstwo północnej, rodzimej przyrody Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc konfrontując te dwie natury, uświadamia sobie jednak, że ważniejsza dla niego i bardziej emocjonalnie bardziej bliska jest ta przyroda litewska, a także, że poznawanie świata umożliwia zbliżenie się do tych metafizycznych tajemnic, których istnienie sygnalizował już i w balladach i romansach, i w drugiej i czwartej części Dziadów, czyli w tak zwanych Dziadach wileńsko-kowieńskich. Do cyklu krymskiego należy taki sonet, który nazywa się Droga nad przepaścią w Czufutkale. To jest sonet udramatyzowany, ponieważ polega on na dialogu, zbudowany on jest w formie dialogu między Mirzą, tatarskim szlachcicem i przewodnikiem pielgrzyma, oraz tym pielgrzymem. Otóż obaj ci mężczyźni, Mirza i pielgrzym, jadą na koniach i docierają do bardzo niebezpiecznego miejsca, do półki skalnej zawieszonej nad głęboką przepaścią. Zanim wejdą w to niebezpieczne miejsce, Mirza udziela pielgrzymowi szereg przestrug. Mirza programuje jakby zachowanie pielgrzyma i wśród tych przestrug jest między innymi zakaz patrzenia w dół, ponieważ spojrzenie w dół, w głębie tej przepaści może spowodować upadek konia i śmierć jeźdźca i tego zwierzęcia. Okazuje się, że szczęśliwie obu panom udało się to niebezpieczne miejsce przekroczyć
kiedy są już po drugiej stronie owej skalnej półki, pielgrzym mówi tak. Mirzo, a ja spojrzałem. Przez świata szczeliny tam widziałem, com widział. Opowiem po śmierci, bo w żyjących języku nie ma na to głosu. Co jest tutaj niesamowicie ciekawe? Ano to, że pielgrzym był niesubordynowany, że jednak nie zastosował się do tej przestrogi swojego przewodnika zakazującej mu patrzenia w dół, ale jest też jeszcze coś ciekawszego tutaj, że to spojrzenie w dół, ten kontakt z otchłanią był przeżyciem tak silnym, był przeżyciem tak niewyobrażalnym, że aż niemożliwym do zwerbalizowania, niemożliwym do opowiedzenia. I oto taki mistrz słowa jak Mickiewicz mówi do swojego przewodnika, że opowie o tym po śmierci, bo w żyjących języku nie ma na to głosu. To jest takie świadectwo, które później jeszcze parokrotnie pojawi się w twórczości Mickiewicza, świadectwo, które dać mogą tylko najwybitniejsi poeci, że oto docierają oni do granic logosfery, do granic tego werbalnego kosmosu, poza którym ukrywa się już nicość. Jeszcze w Rosji, chyba myśląc o losie dekabrystów, z niektórymi z nich się przyjaźnił, tymi powstańcami, bohaterami nieudanego powstania antycarskiego z grudnia 1825 roku. Ale myśląc też, bo miał przecież epistolarny, listowny kontakt z przyjaciółmi, o nastrojach, jakie panują na ziemiach polskich, o powstających spiskach, konspiracjach i tak dalej, Mickiewicz napisał swoją pierwszą powieść poetycką pod tytułem Konrad Wallenrod. I w Konradzie Wallenrodzie właśnie trzeba tutaj pewną rzecz sobie wyraźnie powiedzieć i wyjaśnić. Mickiewicz wcale nie namawia czytelników do wejścia na drogę spiskową czy konspiracyjną. Ani też nie odstręcza ich od takiej drogi. Konrad Wallenrod, historia Litwina, który udając krzyżaka, udając zakonnika zakonu Najświętszej Marii Panny, domu niemieckiego, awansuje w tej zakonnej hierarchii, aż zostaje wielkim mistrzem, po to, żeby później prowadzić wojnę ze swoją ojczyzną, z Litwą, w ten sposób, iżby tej wojnie doprowadzić do zagłady sił militarnych zakonu. Tylko, że Konrad Wallenrod za tę swoją podwójną tożsamość, za to wejście na niesłychanie niebezpieczną etycznie drogę spiskową, drogę konspiracyjną, płaci najwyższą możliwą cenę. Dlatego, że tak, traci szczęście małżeńskie. Aldona to jest przecież córka Kiejstuta, jest jego żona. Jest jego żoną, zamknęła się w wieży Malborskiego zamku. Traci honor rycerski, bo nie walczy z otwartą przyłbicą. Traci wreszcie szanse na zbawienie wieczne, popełniając samobójstwo i unikając w ten sposób wyroku, jaki po tej wojnie tragicznej dla krzyżaków zapadł na wielkiego mistrza. I w Konradzie Wallenrodzie jest taka część, która się nazywa uczta, i w tej uczcie jedna z postaci tej powieści poetyckiej, zakonnik Halban, notabene też Litwin, śpiewa swoją pieśń, najpierw powieść, później pieśń, i wplata tam taką
apostrofę do wieści gminnej. Nazywa ją Arką Przymierza między dawnymi i młodszymi laty. Czyli ludowość, folklor zostaje tutaj podniesiony do niebywale wysokiego poziomu. Jest ukazana ludowość jako skarbnica przeszłości. Jak wiadomo, Arka Przymierza w Biblii, w Księdze Wyjścia, to jest opisane, to była skrzynia, w której przechowywano tablice kamienne dekalogu. Tak jak w Arce Przymierza przekazany był ten dar Boga dla narodu wybranego, tak w pieśni ludowej ukryta jest tajemnica przeszłości, tajemnica istnienia dawnych bohaterów i dawnych wydarzeń. Płomień rozgryzie malowane dzieje, czyli to, co namalowano na obrazach, na płótnie. Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, a więc to bogactwo, które komuś udało się zgromadzić, padnie łupem uzbrojonych w mieczy rabusiu. Pieśń ujdzie całą. To jest przecież jakby motyw horacjański, exegi monumentum, prawda? Że twórczość, słowo trwa dłużej niż wpisz pomnika, niż kamienny grobowiec, jakaś stela czy posąg, niż namalowany obraz. W 1829 roku Mickiewiczowi udało się opuścić Rosję. Rozpoczął swoją wędrówkę po Europie. Był w Niemczech, był w Czechach, zwiedził szwajcarskie Alpy i przedostał się do dzisiejszych Włoch. Pamiętajmy, że Włochy rozdrobnione były wtedy na kilka większych czy mniejszych państewek. Mickiewicz osiedlił się w Rzymie, który był wtedy stolicą państwa kościelnego. I w Rzymie właśnie została go wiadomość o wybuchu powstania listopadowego. Nie podążył do powstania, zwlekał. Dowiedział się o wybuchu powstania gdzieś 7 czy 8 grudnia 1830 roku, natomiast z Rzymu wyjechał dopiero w lipcu 1831 roku, czyli ponad pół roku później. Skąd ta zwłoka? Dlaczego nie chciał tam jechać? Nie wiem. To jest tajemnica. Absencja Mickiewicza w powstaniu bardzo nie podobała się i powstańcom, i tak powiedzmy może poetom tego wojennego czasu, ale chyba najbliższym prawdy będzie takie stwierdzenie, że Mickiewicz, który 5 lat spędził w Rosji, doskonale znał potęgę państwa carów i wiedział, że to powstanie, ten zryw, jak i małe Królestwo Polskie uczyniło, jak to wyzwanie, jakie to Królestwo Polskie zrobiło owemu północnemu, gigantycznemu mocarstwu, nie ma żadnych szans powodzenia. Tak przynajmniej pisał Norwid i do mnie to trafia, że Mickiewicz nie wierzył w możliwość powodzenia owego powstania. Jednak presja, jaka docierała do niego z kraju, że ktoś, kto napisał Odę do młodości, ktoś, kto napisał te słowa witaj jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słońce, musi się w tym powstaniu znaleźć. Ta presja kazała mu wyjechać. Z Rzymu pojechał najpierw do Paryża, gdzie próbował załatwić uzbrojenie dla powstańców litewskich, okręt z karabinami, spełzło to wszystko na niczym, ale później pojechał już w kierunku ziem polskich i w połowie sierpnia 1831 roku, a więc na 3 tygodnie przed zdobyciem Warszawy,
stanął w Wielkopolsce. Spędził tutaj niecałe pół roku, jakby podawany, bardzo gościnnie przyjmowany po pierwsze, a po drugie jakby od dworu do dworu podawany, ponieważ wszyscy chcieli tego wielkiego poetę, wszyscy Wielkopolanie chcieli tego wielkiego poetę ugościć. Między innymi był w pałacu w Śmiałowie, który tutaj pokazuję na ilustracji, gdzie obecnie mieści się Muzeum Mickiewicza. Był także w takim niewielkim dworze jednopiętrowym, takim może pałacyku, w miejscowości Obiezierze. I w Obiezierzu spotkał się ze swoim przyjacielem Stefanem Garczyńskim, też poetą, który z Rzymu podążył do powstania, zdążył w tym powstaniu wziąć udział, brał udział, wojował w bitwach, był uczestnikiem bitwy o Warszawę 6-8 września 1831 roku. I na podstawie opowiadania Garczyńskiego, który był adiutantem generała Jana Nepomucena Umińskiego, czyli dowódcy jednego z odcinków obrony Warszawy, więc na podstawie tego opowiadania powstała Reduta Ordon. Mały poemat o niesamowicie wielkiej sile ideowej, zakończony apokaliptyczną wizją zagłady świata, który ulegnie despotyzmowi. Jeżeli na świecie zwycięży despotyzm, jeśli na świecie zabraknie miejsca dla Boga, to ten świat, ta ziemia właściwie, zostanie unicestwiona. Bóg powtórzy gest Ordona. Ordon, jak wiadomo, wysadził w powietrze tą fortalicję, to swoje umocnienie ziemne, prawda, na Woli. Natomiast Bóg wysadzi w powietrze, unicestwi ziemię. Z Wielkopolski Mickiewicz na początku 1832 roku podążył do Drezna i tutaj wiosną 1832 roku w jakimś jednym porywie natchnienia, w jakimś jednym takim rzucie artystycznym w ciągu kilku tygodni powstał arcydramat Dziady, część trzecia. Jak to kiedyś nazwał nieżyjący już mój znakomity kolega, przyjaciel, wielki mickiewiczolog Eligiusz Szymanis, Dziady, część trzecia to jest reportaż metafizyczny. Czyli jest to dzieło, które z jednej strony ma siłę pewnego realistycznego ukazania wydarzeń, które miały miejsce. Mickiewicz nie ucieka tam od podania dat, od pokazania konkretnych miejsc, od cytowania konkretnych osób, od wprowadzenia na scenę swoich autentycznych przyjaciół pod ich imieniem i nazwiskiem. Więc jest to reportaż, ale z drugiej strony ten reportaż, podobnie jak czwarta część Dziadów, podszyty jest potężnie pulsującym światem metafizycznym. W scenie piątej, w widzeniu księdza Piotra, właśnie jakby te dwa plany, plan realistyczny, dostępny naszemu ludzkiemu poznaniu i plan metafizyczny, który może być zgłębiony tylko w wyniku iluminacji, w jakiejś ekstazie wizyjnej, mistyka, te dwa plany zostają tutaj zjednoczone. Trzecia część Dziadów ukazała się jesienią 1832 roku w Paryżu. Mickiewicz latem 1832 roku
przeniósł się do Paryża i tutaj ktoś zapytał go o to, co sądzi o poezji słowackiej. Słowacki był wtedy młodziutkim poetą, ale już bardzo popularnym z tej racji, że pierwsze miesiące powstania listopadowego spędził w Warszawie i napisał kilka wierszy powstańczych, które doskonale rymowały się z taką atmosferą radości, patriotycznego entuzjazmu, wiary w przyszłość. Słowacki był bardem rewolucyjnej Warszawy. Z anonimowego, skromnego urzędnika rządowego stał się nagle wyrazicielem uczuć powstańczej stolicy w pierwszych miesiącach tego listopadowego zrywu. Więc, kiedy zapytano Mickiewicza, co sądzi o poezji Słowackiego, to Mickiewicz, pamiętajmy, że już był po napisaniu trzeciej części Dziadu, odpowiedział tak, że poezja ta to jest kościół piękną architekturą stawiony, ale w kościele tym Boga nie masz. Kiedy Słowackiemu doniesiono o tych słowach, to Juliusz Słowacki w pierwszej chwili myślał, że to był komplement, że to pokazywało taki smutek jego poezji, że to jest kościół, w którym nie ma Boga. Słowacki nie uświadamiał sobie jakby w ogromnej ilości jadu i potężnej krytyki, która w tym wszystkim jest zawarta. A Mickiewicz swoją opinię formułował po napisaniu trzeciej części Dziadu. Zobaczmy, ta oś ilustruje przebieg wydarzeń trzeciej części Dziadu. Zaczyna się wszystko od prologu, później mamy scenę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą i ostatnią, dziewiątą. I możemy wyznaczyć, możemy łatwo doczytać się z tekstu czas i miejsce działania się akcji. Prolog. Coś mi tutaj nie idzie teraz. Już. Prolog to jest 1 listopada 1823. Pamiętamy. Więzień na ścianie pisze węglem wyjętym z kominka. Gustavus obiit hic natus est Conradus calendis novembris. Czyli 1 listopada roku 1823. W scenie pierwszej więźniowie zbierają się w celi Konrada. Oni powinni być każdy oddzielnie w swojej celi, żeby nie ustalać swoich zeznań, ale oczywiście niedostatecznie pilnowani mogą się zebrać w największej celi, w celi Konrada. Śpiewają piosenki, wymieniają wieści z miasta. Ta scena kończy się improwizacją Konrada, tak zwaną małą improwizacją. W pewnym momencie słychać dzwonek, nadjeżdża kontrola więzienna, wszyscy się rozbiegają po swoich celach, każdy rzuca się na prycze i udaje, że śpi. Konrad zostaje w swojej celi sam, rozpoczyna się wielka improwizacja. Kończy się to, jak wiemy, opętaniem Konrada. 25 grudnia, czyli pierwszy dzień świąt, mamy scenę egzorcyzmu. Później przenosimy się pod Lwów i mamy widzenie Ewy. Nie wiemy dokładnie, kiedy to ma miejsce. Mówi się tam o wiośnie, a więc to musi być wiosna 1824 roku. Widzenie księdza Piotra to jest Wielkanoc 1824 roku. I kolejna scena wizyjna, sen senatora, nie wiemy dokładnie kiedy, 1824 rok. Scena siódma, salon warszawski, 1824 rok. Scena ósma, najdłuższa. Lato 1824 roku, w tej scenie od piorunu
ginie August Beki, ojczym Juliusza Słowackiego, i zamykająca arcyplamat scena dziewiąta, Noc Dziadów, 1 listopada 1824 roku. Widzimy, że ta opowieść o procesie wileńskim jest nałożona na rytm kalendarza liturgicznego. Zamknięta jest w ramie dziadów od 1 listopada do 1 listopada poprzez najważniejsze święta religijne, Boże Narodzenie i Wielkanoc. Ale te 9 scen dramatycznych można podzielić na 3 tryptyki. Pierwszy z nich jest tryptykiem więziennym. Rozgrywa się to wszystko w więzieniu, a właściwie w klasztorze, w więzieniu mieszczącym się w budynku dawnego klasztoru Bazylianów w Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej. Kolejne 3 sceny dają nam tryptyk wizyjny. I wreszcie ostatnie 3 sceny to tryptyk społeczny. I widzimy teraz, że scena piąta, widzenie księdza Piotra, jest w trzeciej części dziadów sceną centralną. Ona jest otulona jakby tymi 2 scenami wizyjnymi i tymi 2 tryptykami realistycznymi. To właśnie w widzeniu księdza Piotra zaklęty jest ten szczyt ideowy trzeciej części dziadów, ta nadzieja na przyszłość, ta wiara, że z tarskich prześladowań narodzi się lepsza przyszłość dla Polski, dla Europy, dla całego świata. W widzeniu księdza Piotra zaklęta jest ideowo-religijna energia tego utworu. A teraz oddzielmy tryptyk wizyjny jeszcze takimi ścianami i postawmy jeszcze krótsze takie kreski okalające scenę pierwszą i dziewiątą. Nakryjmy to wszystko dachem i widzimy, że mamy kościół. Mamy piękny kościół, 3 nawoły, bazylikę, piękny kościół, w którym mieszka Bóg. Taka jest właśnie konstrukcja trzeciej części dziadów. Po wydaniu trzeciej części dziadów Mickiewicz swoją koncepcję mesjanistyczną rozwinął i ukazał w formie dyskursywnej w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego. To ciekawe, że ta książeczka wydana w Paryżu w roku 1833 tak naprawdę, ale z datą na stronie tytułowej 1832, to książka wydana w najmniejszym formacie w historii literatury polskiej. Wydano ją w takim kieszonkowym, bym powiedział, formacie, żeby przypominała swoim wyglądem książeczkę do nabożeństwa. Mickiewicz nie umieścił też na stronie tytułowej swojego nazwiska. Chciał, żeby to dzieło, tak jak w średniowieczu, było dziełem anonimowym. Było dziełem jakby, które było natchnione bezpośrednio przez Boga. Mickiewicz Księgami Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego pisał nową XIX-wieczną Biblię. Księgi Narodu Polskiego, ten historiozoficzny tekst poświęcony dziejom świata, od stworzenia świata aż do, cytuję Mickiewicza, umęczenia narodu polskiego, to Stary Testament. Księgi Pielgrzymstwa Polskiego, zbudowane z 20 kilku przypowieści, swoją formą nawiązują do Ewangelii, a więc są jakby Nowym Testamentem, z tą wskazówką, jak mają żyć pielgrzymi, czyli emigranci, na wychodźstwie, w swojej tej tułaczce, jak mają być wierni tej wysokiej misji, jaką powierzył im Bóg, a misja ta polega na
dbaniu o czystość wiary i dbaniu o wolność. Program mesjanistyczny Mickiewicza wszystkim się bardzo podobał, ale nikt nie wprowadził go w praktyce. Jak to napisała kiedyś monografistka Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, profesor Zofia Stefanowska, wszyscy się zachwycili, ale nikt się nie nawróci. I Mickiewicz po tych dwóch wielkich dziełach mesjanistycznych pisze utwór, który pozornie wydaje się być czymś zupełnie innym. W 1834 roku ukazuje się Pan Tadeusz. Wielki poemat w 12 księgach wierszem, z epilogiem, ale pamiętajmy, że epilogu Za życia Mickiewicz nie opublikował. Historia szlachecka, jak to sam Mickiewicz napisał, z roku 1811 i 1812. Pan Tadeusz przyjęty został przez współczesnych Mickiewiczowi emigrantów z pewnym, gdybym powiedział zażenowaniem, to by było za mocno, z pewnym rozczarowaniem. Mickiewicz przyzwyczaił czytelników do takich wertykalnych, potężnych wzlotów ducha, do tego, co pisał w trzeciej części Dziadów, co pisał w księgach. Tymczasem Pan Tadeusz wydawał się być taką prostą opowieścią. Zygmunt Krasiński na przykład w liście do ojca nazwał Pana Tadeusza poematem heroikomicznym, czyli czymś w rodzaju Monachomachii Krasińskiego, jeśli nie Myszeidy. Słowacki w liście do matki pisał o wieprzowatości życia wiejskiego. Krytycznie do pana Tadeusza ustosunkował się też Norwi, który parokrotnie w listach pisał, że co to za poemat narodowy, gdzie jedyna figura serio to Żyd Jankiel, a reszta, pisał Norwita, chodzą, grzyby zbierają, jedzą, piją i czekają, aż przyjdzie Napoleon, żeby zrobić im ojczyznę. Otóż nie zrozumieli współcześni pana Tadeusza, nie zrozumieli w kontekście ewolucji twórczości Mickiewicza, bo pan Tadeusz, to ostatnie wielkie dzieło Mickiewicza, jest tak naprawdę sumą, chcę powiedzieć po łacinie, summą, jak suma teologiczna świętego Tomasza z Akwinu. Pan Tadeusz jest sumą całego poetyckiego doświadczenia Mickiewicza. Zobaczmy, wyobraźmy sobie taką tabelę. Bohater dzieł Mickiewicza i Jacek Soplica. Pierwszy bohater to niefrasobliwy młodzieniec, bohater zimy miejskiej. Później jest organizator grupy, bohater Ody do młodości. Później jest nieszczęśliwie zakochany Gustaw. Wreszcie patriota, konspirator Konrad Wallenrod. A na końcu bohater trzeciej części Dziadów, pogodzony ze światem i z Bogiem, pokorny zakonnik, ksiądz Piotr. Tak ewoluuje bohater poezji Mickiewicza. A co się dzieje z losami głównego bohatera pana Tadeusza, czyli z losami Jacka Soplicy, księdza Robaka? Temu bohaterowi zimy miejskiej, temu bawidamkowi, temu rozbawionemu młodzieńcowi odpowiada młody Jacek Soplica. W czwartej księdze mówi o nim Gerwazy, tak. Ów głośny niegdyś u nas w stylu pojedynków, ów, co korki kobietom wystrzelał z patynków. Patynki to damskie buciki na obcasie i pijacki żart, jak to tłumaczy Stanisław Pigoń w przypisach, polegał na tym, że że doskonały strzelec ten obcas damskiego bucika mógł odstrzelić, nie raniąc jednocześnie kobiety. Coś koszmarnego. Organizatorowi grupy odpowiada
inne wcielenie Jacka Soplicy. W drugiej księdze Gerwazy opowiada hrabiemu, że Jacek Soplica zwany wojewoda przez żar. W istocie wiele znaczył w województwie, bo rodzinę Sopliców miał jakby w dowództwie. Przecież to jest bohater analogiczny do tego organizatora grupy, który wołał razem młodzi przyjaciele. Nieszczęśliwie zakochany Gustaw z czwartej części Dziadów, to jest Jacek Soplica, który tracił całe swoje junactwo, cały swój wigor wobec doświadczenia miłości do Ewy Horeszkówny. Później temu konspiratorowi patriocie odpowiada działalność emisariusza. O tym opowiada Podkomorzy w księdze 11, wieszając krzyż Legii Honorowej na grobie Jacka w Soplicy. I wreszcie temu pogodzonemu ze światem i z Bogiem księdzu Piotrowi odpowiada ksiądz Robak. Ja niegdyś dumny z rodu, ja co był junakiem, spuściłem głowę, kwestarz. Zwałem się Robakiem. Widzimy, że w dziejach tego głównego bohatera Mickiewicz streścił jakby historię swojego bohatera literackiego. Ale Jacek Soplica, ksiądz Robak, zginął na zajeździe. Umarł. Do kogo będzie należała przyszłość? Do jego syna, do Tadeusza Soplicy. I dlatego tutaj jest taka dziwna rzecz właśnie w panu Tadeuszu, że główny bohater utworu nie jest bohaterem tytułowym. Proszę zobaczyć, że jak mamy, nie wiem, poemat o Konradzie Wallenrodzie, to tytuł jest Konrad Wallenrod. Kiedy bohaterką główną dramatu słowackiego jest Balladyna, to dramat się nazywa Balladyna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj bohaterem tytułowym jest syn bohatera głównego, Tadeusz Soplica. Człowiek w porównaniu ze swoim ojcem tuzinkowy, banalny, zwyczajny. W księdze trzeciej, kiedy jest taka rozmowa pomiędzy Telimeną, hrabią i Tadeuszem właśnie w świątyni Dumania, narrator mówi wprost te trzy słowa. Był on prostak. Tak, Tadeusz, był on prostak. A więc Mickiewicz jakby chce przekonać czytelników, że skończyły się czasy bohaterów bajronowskich, ogromnych wzlotów, straszliwych zbrodni i budzących podziw działań pokutnych. Przyszłość należy do takich prostych, zwyczajnych ludzi, wrośniętych w tę ziemię. Takich, którzy nie będą może zdolni do jakichś wielkich wzlotów, do ogromnych czynów, ale nie będą też zdolni do zbrodni. Tadeusz jest jak powietrze. Nie widać go, ale jednocześnie bez niego nie ma życia. I w czasie pisania, i zauważmy, że pan Tadeusz z jednej strony jest taką epopeją, mówi się epopeją, utworem, poematem historycznym, bo opowiadającym dzieje szlacheckie z roku 1811-1812 z licznymi odwołaniami do XVIII wieku jeszcze, ale jest jednocześnie, o czym się zapomina na ogół, jest dziełem wychylonym w przyszłość. Jest dziełem pokazującym, że przyszłość narodu, nadzieja na jego trwanie, budowana jest na takim fundamencie, jak Tadeusz Soplica. Na takich właśnie ludziach. Był on prostak. I teraz w czasie pisania pana Tadeusza
Na jakiejś luźnej kartce Mickiewicz zanotował taki sześciowersowy, krótki utwór. Napisał go ciekawy 13-zgłoskowcem, jak pan Tadeusz. Był widać, że był jakby wsłuchany wtedy, zaprogramowany na ten rytm 13-zgłoskowca z tą średniówką 7 plus 6 i napisał takie słowa. Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą. I twarze lud bawiące na końcu lud znudzą. Ręce za lud walczące sam lud poobcina. Imion miłych ludowi lud pozapomina. Wszystko przejdzie. Po huku, po burzy, po trudzie wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. Właśnie tacy jak pan Tadeusz. Cytuję tutaj wręcz Mickiewicz Ewangelię. Fragment kazania na górze. Ja ten cytat wpisałem za Biblią w tłumaczeniu Jakuba Wójka, bo z takiej Biblii korzystał Mickiewicz. Błogosławieni ciszy, albowiem oni posiędą ziemi. Pan Tadeusz, powiedziałem, kończy jakby epokę poetycką w życiu Mickiewicza. Jeszcze w tym samym czasie, niedługo po panu Tadeuszu, stworzył Mickiewicz taki piękny cykl poetyckich aforyzmów, któremu nadał tytuł Zdania i uwagi i podtytuł Z dzieł Saint Martina, Jakuba Bema i Anioła Ślązaka, czyli mistyków niemieckich i mistyka francuskiego. I wśród tych właśnie aforyzmów znalazł się taki dystych słowo i czyn. W słowach tylko chęć widzimy, w działaniu potęgę. Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę. W biografii Mickiewicza po epoce poetyckiej otwiera się epoka czynu. I pierwszym rozdziałem jakby tej epoki czynu była jego praca profesorska jako wykładowcy literatury słowiańskiej w Collège de France. Collège de France, czyli Kolegium Francuskie, to był drugi uniwersytet paryski. Powstały w XVI wieku, w czasach Franciszka I, jako pewna antyteza do średniowiecznej Sorbonne. Sorbona zdominowana była naukami teologicznymi, Collège de France miało kształcić administratorów, prawników. Taki był w każdym razie zamysł XVI-wieczny. W XIX wieku oczywiście to się już zmieniło, oba te uniwersytety współpracowały. Ale teraz Mickiewicz, stojąc na katedrze i wykładając po francusku literaturę słowiańską w Collège de France, był nie takim... On nie był takim przekazicielem wiadomości, jak ja jestem na przykład. Moim zadaniem jest to, żeby przekazać tutaj jak najwięcej wiadomości w jakiejś sprawnej formie. Mickiewicz wiedział, że stojąc w tym na tym profesorskim podwyższeniu w Collège de France w Paryżu, czyli stolicy świata ówczesnego, jest jedynym wolnym głosem słowiańskim. On się czuł jakby ambasadorem całej słowiańszczyzny, bo pamiętajmy, że żaden naród słowiański nie cieszył się wtedy wolnością, bo trudno powiedzieć o Rosjanach, że byli wolni w autorytarnym carskim reżimie. Polacy, jak wiadomo, żyli pod zaborami. Czesi, Słowacy egzystowali w ramach państwa austriackiego. Bułgarzy, Serbowie czy Chorwaci jęczeli w niewoli tureckiej. Żaden naród słowiański nie mógł w sposób wolny upominać się o swoją przyszłość, mówić o swoich marzeniach i o swoich tęsknotach. Jedynym tym głosem, jedynymi ustami na całym świecie, które przemawiały do tego świata w imieniu słowiańszczyzny, były usta Mickiewicza. I to naprawdę było bardzo ważne. Wykłady Mickiewicza stenografowano,
wydawano drukiem wykłady Mickiewicza, kształtowały opinię publiczną. Ale to jakby poecie nie wystarczało. W 1841 roku współtworzył koło Sprawy Bożej, sektę religijną, zaufawszy liderowi tej sekty, Andrzejowi Towiańskiemu, którego Mickiewicz znał jeszcze z czasów studenckich, ale no, nie przyjaźnili się w Wilnie. Natomiast począwszy od roku 1841, Mickiewicz obdarzył Towiańskiego ogromnym zaufaniem. Uwierzył w jego misję, uwierzył w jego posłannictwo i zaangażował cały swój autorytet, wierząc za Towiańskim, że jeżeli ludzie się udoskonalą, to tym samym świat także przejdzie duchową przemianę, a za tą duchową przemianą przemianę materialną i stanie się lepszy. Że nie czyn zbrojny, lecz właśnie taka praca etyczna, praca medytacyjna jest drogą do przemiany oblicza świata. Po kilku latach drogi Towiańskiego i Mickiewicza się rozeszły. Mickiewicz wyzwolił się spod jego wpływu, ale nie przestał być mistykiem. Do końca życia właściwie ta inspiracja towianistyczna, ta inspiracja intelektualno-religijna była w nim obecna. W okresie Wiosny Ludów w 1848 Mickiewicz przejechał do Paryża, by tworzyć Legion Polski, który ramię w ramię z Włochami miał walczyć z Austrią o niepodległość i zjednoczenie Włoch, a w przyszłości także o niepodległość i zjednoczenie Polski. Stłumienie jednak tutaj tych niepodległościowych dążeń Włochów przez Austrię zakończyło żywot Legionu Mickiewicza, ale Mickiewicz nie przestał być aktywny. Wrócił do Paryża i tutaj za pieniądze takiego ekscentrycznego polskiego magnata Ksawerego Branickiego wydawał dziennik rewolucyjny po francusku pod tytułem Trybuna Ludów, gdzie wzywał właśnie do walki o wolność, gdzie wzywał, starał się jakby zmobilizować wszystkie radykalne, rewolucyjne siły europejskie do bezkompromisowej walki z despotycznymi monarchiami. W roku 1855 Mickiewicz przybył do Turcji. Trwała wtedy wojna krymska między Rosją a Turcją. Turcja była wspierana przez Anglię i przez Francję. Ta turecko-angielsko-francuska koalicja pokonała Rosję. Mickiewicz zmarł wcześniej, nie dożył klęski Rosji, nie dożył pokoju paryskiego, ale przyjechał do Turcji nie na wycieczkę przecież, tylko po to, żeby pomóc w organizacji polskich formacji wojskowych do walki z Rosją. I też w Turcji zwrócił uwagę na ochotników żydowskich, którzy w tych polskich czy polsko-kozackich formacjach wojskowych się znaleźli i wpadł na pomysł utworzenia jakiejś formacji złożonej z Żydów. W historii się mówi o Legionie Żydowskim, może lepiej by mówić o jakiejś armii żydowskiej czy oddziałach żydowskich. W każdym razie Mickiewicz chyba wierzył, że powstanie takiej samodzielnej formacji wojskowej żydowskiej, to będzie jakby powrót do epoki powstań żydowskich, antyrzymskich, że to będzie powrót do takich czasów, kiedy
z pomocą Bożą można było wywalczyć niepodległość. I starania około utworzenia właśnie tego pułku, czy też Legionu Żydowskiego przerwała śmierć poety. 26 listopada 1855 roku nieoczekiwanie po parogodzinnej czy kilkunastogodzinnej chorobie Mickiewicz zmarł. Czy nie za dużo opowiadałem tutaj o jego życiu po panu Tadeuszu? Otóż ja jestem przekonany, że w epoce romantyzmu biografia poety jest jakby jeszcze jednym napisanym przez niego dziełem literackim. Dlatego pozwoliłem sobie Państwu tutaj zająć uwagę losami Mickiewicza. Bardzo dziękuję za skupienie i za wysłuchanie. Dziękujemy. Pytań w zasadzie nie mamy, ale mamy kilka uwag. Jest takie jedno zdanie dotyczące, że jest jeszcze ustęp. To chyba dotyczy trzeciej części Dziadów. Tak. Tak. Ja skupiłem się na części dramaturgicznej. Będąc ograniczony czasowo, no nie mogłem opowiadać tutaj o ustępie, o poemacie, który do trzeciej części Dziadów jest dołączony. Oczywiście są też integralną częścią dramatu, jak ten prozatorski wstęp na początku, jak dedykacja, o której też nie mówiłem, jak wiersz do przyjaciół Moskali, zamykający całe to dzieło. Ja skoncentrowałem się tylko na części dramatycznej po to, żeby móc narysować właśnie ten kościół. Natomiast jest na YouTubie mój wykład o stosunku do Rosji, polskich romantyków, i tam sporo mówię o ustępie. Dziękujemy. To jeszcze ja mam takie pytanie, ponieważ w życiu Mickiewicza, czy w jego twórczości, pojawia się często Maryla Wereszczakówna. Tak. A jak znajomość z Mickiewiczem odbiła się na jej życiu? Czy są jakieś relacje na ten temat? Czy ona wracała do tego, zwłaszcza po śmierci męża? Bardzo niewiele o tym wiadomo. W każdym razie istnieje na Białorusi, w Bolciennikach, w miejscu dworu, gdzie mieszkała Maryla z Putkamerem, rośnie obok taki lasek, taki sam jak ten, który rósł w roku 1823, kiedy Mickiewicz się tam z Marylą spotykał, gdzie oni romansowali regularnie. Pamiętajmy, że to nie była miłość platoniczna żadna, tylko to był normalnie pozamałżeński romans dla Maryli, w którym poniekąd ten Wawrzyniec Putkamer uczestniczył, bo na przykład, żeby Mickiewicz łatwiej mógł dojeżdżać do jego żony z Kowna, to kupili Mickiewiczowi klacz, którą po angielsku nazwali z inspiracji byronowskiej Beauty. No i na tym koniku właśnie Mickiewicz tam do tych Bolciennik przybywał. Po rozstaniu się z Mickiewiczem, kiedy go aresztowano, Maryla kilka razy przyjeżdżała do Wilna i przynosiła mu do więzienia paczki żywnościowe, a poza tym, kiedy Mickiewicz już wyjechał do Rosji, to na takim polnym kamieniu, takim głazie narzutowym, przy którym właśnie spotykała się z Mickiewiczem, ona nożem w tym kamieniu wyrzeźbiła krzyż. To jest bardzo wzruszające, jak się tam naprawdę pojedzie obecnie i odnajdzie się ten głaz z tym omszałym krzyżem, który wyrzeźbiła Wereszczakówna, właściwie Putkamerowa. Już wtedy to istnieje. Można, dotykając tego kamienia, jakby dotknąć historii Maryli Mickiewicza. I lokalna legenda głosi, że Maryla wierzyła, że najważniejsza w ludzkim życiu jest miłość i była bardzo wrażliwa na decyzje matrymonialne chłopek ze swoich
wsi, z bolczynników. Jeśli jakaś właśnie młoda dziewczyna szła za mąż, to podobno ją dopytywała, czy na pewno wydaje się za mąż z miłości. Czy na pewno kocha tego, za którego chce wyjść za mąż. I jeżeli otrzymywała odpowiedź przeczącą, że tak nie jest, ale na przykład bieda zmusza tę dziewczynę do wydania się za jakiegoś tam bogatszego chłopa, włościanina, to wtedy Maryla doinwestowała tę dziewczynę, dawała jej krówkę albo dwie, albo jeszcze trochę pieniędzy, żeby umożliwić jej materialnie związanie się z tym mężczyzną, którego ta dziewczyna naprawdę kochała. Maryla zmarła w roku powstania styczniowego i pochowana jest w pobliskich Bieniakoniach przy kościele. Jej grób się zachował, jest. Można to wszystko zwiedzić, jeśli się pojedzie na Białoruś. Łukasz Zatorski pyta, czy wiemy, jaki był stosunek Mickiewicza do islamu? W sumie musiałbym to przemyśleć, żeby sprawy zbytnio nie uprościć, ale myślę, że w sumie pozytywnie. Dlatego, że tak, pierwszy jakiś duży ślad islamski w jego twórczości to są oczywiście sonety krymskie. I tam nie ma jakiejś opozycji chrześcijaństwo-islam. Tam muzułmanin, Mirza, ten przewodnik, wprowadza pielgrzyma w tajniki świata. W jednym z listów mówiących o wycieczce krymskiej Mickiewicz pisze do przyjaciela: poznałem wschód w miniaturze. W innym liście pisze, że grał w szachy z odźwiernym ostatniego hana z Bałakławy, prawda, ze stolicy Hanatu, z Bakhczysaraju, przepraszam, ze stolicy Hanatu krymskiego. Więc tam jest chyba pozytywne takie podejście do islamu. Później w Konradzie Wallenrodzie tytułowy bohater w tej części Uczta, z której cytowałem Albana, śpiewa balladę Alpuchara, której bohater Al-Manzor, czyli Mansur, rzeczywisty, bo rzecz mówi o wydarzeniach hiszpańskiej rekonkwisty z XIV wieku, więc ten Al-Manzor, zarażony dżumą, przedostaje się do Hiszpanów, żeby ich samych zarazić, żeby swoim czynem, jakby taką wojną, można powiedzieć, biologiczną, prawda, zdziesiątkować zwycięską armię hiszpańską. Oczywiście Konrad Wallenrod opowiada o czynie Almanzora z najwyższym podziwem. I teraz ostatni taki rozdział, to bym myślał właśnie wojna krymska, pobyt Mickiewicza w Turcji i jego bardzo wysoka ocena Sadyka Paszy, czyli Michała Czajkowskiego, Polaka, który przeszedł na islam właśnie. I wielu takich, bym powiedział, ortodoksyjnych katolików, papistów polskiej emigracji w Paryżu potępiło czyn Sadyka Paszy. To, że on właśnie się, że on zdecydował się na zmuzułmanienie, na przejście na islam. A Mickiewicz w którymś z listów do księcia Adama Jerzego Czartoryskiego pisze, że Sadyk Pasza wykonuje dla Polski pracę pożyteczniejszą jako sadyk niż iluś tam katolickich proboszczów. Więc te sprawy, że tak powiem, nie przypominam sobie w twórczości Mickiewicza czy w jego korespondencji jakichś wycieczek antyislamskich, ale może o czymś nie pamiętam. Natomiast przypominam sobie takie wyrazy raczej uznania i sympatii. Więcej pytań nie mamy, to tylko przeczytam komentarz Barbary Celuch. Bardzo ciekawy wykład, wiele kontekstów wyjaśniających przesłanie utworów.
Bardzo dziękuję Pani Barbarze i na zakończenie chciałem Państwu tylko jeszcze raz przypomnieć, prosił mnie o to profesor Korzeniewski, o koncercie w Nieborowie 13 listopada o godzinie 16, recital fortepianowy Jana Jakuba Zielińskiego. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia w najbliższy czwartek. Dziękujemy.